Kościelec jako nazwa często kojarzona jest z kośćmi. Jednak nazwa ta została nadana ze względu na szczyt przypominający wieżę kościoła. Naszą wyprawę na Kościelec zaczynamy z parkingu w Brzezinach wczesnym porankiem. Jest to mniej uczęszczana trasa wiodąca doliną suchej wody przez psią trawkę. Wybraliśmy wariant trasy z bardziej stromym podejściem od strony czarnego stawu gąsienicowego poprzez mały kościelec do przełęczy Kary. Wierzchołek kościelca wznosi się 533 metry ponad powierzchnię czarnego stawu gąsienicowego. Trasa powrotna wiedzie przez Dolinę Zieloną Gąsienicową, Murowaniec i Dolinę Suchej Wody do parkingu przy Brzezinach. Poranna cisza w lesie pod psią trawką. Niestety po drodze też widać zniszczony las. Trasa przebiega cały czas wzdłuż szumiącego potoku. Słychać tylko potok i ptaki. Korzeń przypominający niedźwiedzia. Idąc po ciemku, jak się poświeci latarką, to można się lekko przestraszyć. Tym bardziej, że dwa dni temu widziano tutaj niedźwiadki. W dwóch godzinach marszu dochodzimy do Murowańca. W Murowańcu robimy tylko krótki odpoczynek ze śniadankiem i ciepłą herbatką. Na rozwidleniu szlaków przy czarnym stawie gąsienicowym kierujemy się czarnym szlakiem na przełęcz Kary.
Wejście na grań małego kościelca wita nas pięknym widokiem na Dolinę Zieloną Gąsienicową i Dolinę Czarną Gąsienicową. Na przełęczy karp ustawiono tablicę ostrzegającą o trudności szlaku na kościelec. Nie spotkaliśmy takich ostrzeżeń na Orlej Perci, Rysach ani Mięguszowieckiej przełęczy. No a może powinny tam takie zaistnieć? Jeszcze krótkie spojrzenie na piękne granie małego kościelca. W oddali widoczny charakterystyczny śpiący rycerz. Zachęcająca, choć niedostępna dla turystów, żółta turnia. Z prawej widoczny wierch Podfajki oraz granaty od skrajnego poprzez pośrednie i kończąc na zadnim. Pierwsze trudniejsze miejsce napotykamy pod skalnym progiem. Rynna, która jednym sprawia kłopot przy wejściu, innym przy zejściu. Nie ma tu ułatwień w postaci łańcuchów. Spinaczka wiedzie za kosami, zbliżając się raz po raz do ekscytujących przepaści. Thank you.
resztki śniegu po ostatnich opadach. Jesteśmy gdzieś na wysokości Kasprowego. No i chmury nas gonią. Ale to kumulusy, miejmy nadzieję, że zaraz się podniosą i będą wyżej od nas. Sama końcówka wejścia wymaga już intensywniejszego wsparcia się rękoma. Średnie nachylenie stop wynosi około 30 stopni. Jednak samo wejście na szczyt jest bardziej strome i wymaga uwagi i koncentracji. Zejście również nie należy do banalnych i ostrożność wskazana. Można by pomyśleć, że Kościelec z zazdrością patrzy na Wyższą Świnicę oraz granie Orlej Perci, ale jest to szczyt z własnym charakterem. Żeby nie było, zero. Jesteśmy na Kościelcu.
Na szczycie dogoniły nas chmury. Przysłoniły niestety część widoków, ale za to pięknie kotują się na tle zawratowej, niebieskiej i gąsienicowej turni oraz górującej Świnicy. Dolina zielona gąsienicowa w całej okazałości oraz doskonale widoczny po lewej stronie szlak na Świnicką przełęcz biegnący zboczami po średniej turni. Dzień dobry, dziękujemy. Szlaki ślepe mają tą wadę, że powrót jest tą samą trasą. Nie ma jednak w tym nudy, ponieważ często delektujemy się widokami, które wspinając się mamy za plecami. Tu doskonale widoczna grań małego kościelca oddzielająca dolinę gąsienicową zieloną i czarną. Cześć. Czołem. Dzisiaj orla pleć w chmurach. Pewnie te chmury się zaraz podnoszą, ale my już na to nie czekamy. Zejście od przełęczy Karp zaplanowaliśmy dla urozmaicenia ładnie widocznym szlakiem do Doliny Zielonej Gąsienicowej. A tu zejście znano nam już rynienką powodującą niejednokrotnie zatory. Dla kogoś, kto wchodzi na przełęcz Karp, a nie zamierza zdobywać kościelca, polecam wejście kilkadziesiąt metrów wyżej łatwymi schodkami, po to, by doznać tych widoków. Thank you.
Nigdy w życiu więcej tam nie pójdę. Szczyt Kościelca cały czas w chmurach. I Świnica, którą było widać, jest już przysłonięta. No ale mam wrażenie, że te chmury są jednak coraz wyżej. W końcu się odsłonią. Rzutokanał Kościelec z Doliny Zielonej w Jesienicach. Dolina Zielona Gąsienicowa to urokliwe ścieżki przy stawach i szumiących strumykach. Taka prychotka. Tak smakuje ciastko w murowańcu po wysiłku. Ale jest naprawdę pyszne. Czyli naprawdę warto. Cieplutkie, cynamon bardzo czuć, fajnie. Rozpływa się w ustach, jest pyszne. A po Kościelcu smakuje jeszcze lepiej. Murowaniec, proszę. Bardzo dużo ludzi, bardzo ładna pogoda. Wrześniowa, wrześniowe, ciepłe słoneczko. Adrian idzie z ogórkową. Na zagrzane miejsce moje. A ogórkowa. No ale ta ogórkowa też solidna. Ale pachnie też fajnie. Zaraz zobaczymy, jaki odgłos będzie po pierwszej łyżce. Musiu, ja jestem twój pracurzek, bo ci wstydzę. W Dolinie Suchej Wody znaleźć można kamień dla kochających Tatry. Jak na każdym szlaku można spotkać zakochanych w Tatrach.
Pozdrowienia dla pana Macieja i do zobaczenia na szlaku.